Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Sąsiedzi przy stole. Ta lubiana i chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę. To już 6. edycja pikniku kulinarnego. Ten rok i ta edycja będzie szczególna z tego powodu, że świętować będziemy 20-lecie współpracy z niemieckim miastem Waren, z naszym miastem partnerskim w Niemczech. Dlatego też królować podczas tego pikniku kulinarnego będzie kuchnia niemiecka. Na sąsiedzkie spotkanie przy stole przyjeżdżają władze Waren, ale tym razem przywiozą ze sobą ekipę mistrzów kuchni. Wspólnie razem będziemy w Suwałkach gotowali właśnie po niemiecku i na taką kuchnię serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Suwałk. Każdy będzie mógł skosztować, jak smakują smaki niemieckiej kuchni, jak wyglądają potrawy serwowane w Niemczech i tego też tematyka głównie tego naszego zbliżającego się pikniku będzie dotyczyła. W konkursowe szranki staną oczywiście też nasi mistrzowie kulinarni. Drużyny polskie będą reprezentowane przez kucharzy ze Śpiżarni Suwalskiej i Kalinki. W części konkursowej zostaną przygotowane dania kuchni niemieckiej z dodatkiem regionalnych produktów, między innymi grzybów, serów czy kiszki ziemniaczanej. Tradycyjnie już Marcin Budynek poprowadzi warsztaty kulinarne dla uczniów suwalskich szkół gastronomicznych. Atrakcją będzie również prymat Mega Food Truck pod kierunkiem Roberta Sowy. Jego ekipa zaserwuje publiczności tradycyjną niemiecką sałatkę ziemniaczaną. Publika również będzie mogła skosztować dań konkursowych. To już jest taka tradycja, że właśnie piknik kulinarny Sąsiedzi przy stole to jest miejsce, gdzie każdy może usiąść przy jednym stole, gdzie wszyscy spróbujemy tych samych potraw, do czego serdecznie namawiam, zachęcam naszych mieszkańców i zapraszam, by właśnie przyszli do Parku Konstytucji 3 maja i wspólnie razem ze wszystkimi zasiedli przy tym stole i spróbowali, jak smakują niemieckie potrawy. Konkursowe dokonania kucharzy oceni jury pod przewodnictwem prezydenta Suwałk. Całość rozpocznie się w Parku Konstytucji 3 maja w niedzielę o godzinie 10. Piknik potrwa około 5 godzin. Jednym z elementów również tego pikniku będzie odsłonięcie takiej symbolicznej wystawy zdjęć, która będzie prezentowała 20 lat współpracy z niemieckim miastem Waren. Ta wystawa odsłonięta zostanie równo o godzinie 10 na placu Marii Konopnickiej, a o godzinie 11 będzie takie oficjalne rozpoczęcie pikniku kulinarnego już w Parku Konstytucji 3 maja. W parku dostępne będą również stoiska z rękodziełem ludowym i produktami regionalnymi.